Witam kochani bardzo serdecznie. Dzisiaj Czterej Pancerni i Pies, aktorzy z prawdziwymi partnerami. Wiesław Gołas, urodzony w 1930 w Kielcach, wybitny aktor oraz były żołnierz Szarych Szeregów, gdzie przybrał pseudonim Wilk. Jego pierwszą żoną była Elżbieta Szczepańska. Małżeństwo zakończyło się rozwodem. Drugą żoną została Maria Krawczyk, z którą ma córkę Agnieszkę. Barbara Kraftówna, urodzona w 1928 w Warszawie. Jej pierwszym mężem był Michał Gazda. Poznali się i pobrali w 1956. W 1969 roku Michał zginął w wypadku samochodowym. Syn z tego małżeństwa Piotr zmarł w 2009. Drugim mężem był Arnold Seidner, którego żoną była zaledwie pół roku. Zmarł na zawał serca. Franciszek Pieczka, urodzony w Godowie w 1928. Kawaler Orderu Orła Białego. Żonaty był z Henryką, która zmarła po ciężkiej chorobie w 2004. Para żyła razem 50 lat. Owocami tego małżeństwa są córka Ilona i syn Piotr. Włodzimierz Press, urodzony we Lwowie w 1940. Ze swoją żoną Renatą poznał się właśnie na planie kultowego serialu Czterej Pancerni. Syn Grzegorz urodził się w czasach kręcenia pancerni. Para ma jeszcze córkę, która mieszka we Francji. Roman Wilhelmi, urodzony w Poznaniu w 1936, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów. Pierwszy związek małżeński zawarł w 1958 z Danutą, późniejszą dziennikarką. Drugie małżeństwo zawarł z Mariką Kola, węgierską tłumaczką. Z tego związku pochodzi syn Rafał. Aktor zmarł na raka w 1991. Miał 55 lat. Janusz Gajos, urodzony we wrześniu 1939 w Dąbrowie Górniczej. Czterokrotnie żonaty. Z Zoją, aktorką Ewą Miodyńską, z realizatorką telewizyjną Barbarą Nabiałczyk, z którą ma jedyną córkę Agatę. Obecnie jego żoną jest Elżbieta Brożek, widoczna na zdjęciach. Małgorzata Niemirska, urodzona w 1947 w Warszawie, dwukrotnie zamężna. Pierwsze małżeństwo z Andrzejem Makowieckim zakończyło się rozwodem. Drugim mężem był Marek Walczewski, z którym była aż do jego śmierci w 2009 roku. Witold Pyrkosz, urodzony w 1926 w Krasnym Stawie, dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Ewa Bilewska, w parze urodził się syn Paweł. Drugą była Krystyna, z którą miał dwoje dzieci, syna Witolda i córkę Katarzynę. Aktor zmarł w 2017 na udar z powodu komplikacji po zapaleniu płuc. Tadeusz Fijewski, urodzony w 1911 w Warszawie. Jego żoną była Helena Makowska-Fijewska, która była aktorką i śpiewaczką operową. Aktor zmarł w 1978, natomiast jego żona w 1993 roku. Pochowani zostali na cmentarzu powązkowskim w Warszawie. Apolonia Raksa, urodzona w 1941 w Lidzie. W latach 1964–1970 była żoną Andrzeja Kostenki, z którym ma syna Marcina. Najgorętszym romansem początku lat 80. żyła cała Polska. Pola związana była z Bogusławem Lindą. Jednak aktorzy po półrocznym związku się rozstali. Kochani, proszę kliknijcie subskrybuj, dajcie znać w komentarzu, czy odcinek się podobał, dajcie łapkę w górę, do usłyszenia, trzymajcie się.